Jestem przekonana, że ten serial wywoła ogromne zamieszanie, a jego twórcy będą odżegnywani od czci i wiary. A dlaczego? Mowa o serialu Eclair, który opowiada o pewnej katolickiej stacji telewizyjnej i o tym w moim dzisiejszym vlogu. Tak jak we wstępie powiedziałam, serial wywoła duże zamieszanie, a to lubię najbardziej. Ale od początku, o czym będzie opowiadał serial Eclair? Opowiada o stacji telewizyjnej katolickiej o nazwie Wytrwamy. Czy to coś Wam przypomina? No właśnie, ponieważ wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób w tym serialu będzie nieprzypadkowe. Rozmawiałam ze scenarzystką serialu, aktorką Ewą Telegą, która powiedziała mi, że oglądając go nie będziecie mieć żadnych wątpliwości, kim są przedstawione tam postaci, ponieważ noszą te same imiona i pełnią te same funkcje, co w rzeczywistości. Pani Ewa Telega powiedziała mi, że propozycję zagrania w tym serialu otrzymała w zeszłym roku, akurat tuż po tym, jak wróciła ze szpitala po przechorowaniu COVID-a. I powiedziała, że przeczytała scenariusz i coś nie bardzo jej w nim grało. Ale dlaczego? Ponieważ opowiadał on o jakiejś stacji katolickiej i to ona zaproponowała właśnie, żeby opowiadał o konkretnej, tej, którą wszyscy znamy. I tak stała się scenarzystką. Mnie się udało dostać na plan tego serialu, dlatego właśnie w moim vlogu możecie zobaczyć fragmenty serialu jeszcze przed premierą, ponieważ jego premiera będzie w połowie października. Ale już teraz możecie przekonać się, że oj, grzecznie to tam nie będzie. Jedną z głównych postaci będzie ojciec przewodnik. I znowu, czy już nie macie jakichś konkretnych skojarzeń? Poza tym będzie tam występował również arcybiskup, którego gra Jerzy Szejbal. Ze znanych aktorów wystąpią tam oczywiście Ewa Telega, Rafał Rutkowski oraz piosenkarz Krzysiek Skiba z zespołu Big Cyz. Ten serial będzie serialem komediowym, ale uwaga, niektórzy od razu mieli skojarzenia, czy to nie będzie takie drugie ucho prezesa. Otóż nie. Jak rozmawiałam z panią Ewą Telegą, powiedziała, że z tamtym serialem łączy go może tylko ta krótka forma, około 10-minutowe odcinki. Natomiast ten serial będzie miał jedną konkretną, długą fabułę. Będzie tam miłość, zdrada, a nawet zamachy. Rozmawiałam również z panem Jerzym Szejbalem, który powiedział mi, że mimo iż jest to serial no na pewno satyryczny i na pewno szkalujący pewne konkretne środowisko, to ma nadzieję, że nikt się nie obrazi, a może nawet niektórzy będą potrafili śmiać się z samych siebie. Pani Ewa Telega z kolei powiedziała mi, że ma nadzieję, że ten serial będzie ważny, ponieważ właśnie to, co się dzieje w naszym kraju, jest tak istotne i ma nadzieję, że może niektórzy ludzie otworzą wreszcie oczy. Co jest ciekawe, ten serial jest finansowany z własnych pieniędzy, prywatnych, a stoi za tym jakaś bardzo bogata osoba, która chce zachować przynajmniej na razie anonimowość. Ale słuchajcie, dzięki temu tam naprawdę nie będzie cenzury, a aktorzy i scenarzyści mogą sobie pozwolić dosłownie na wszystko. Tak więc, moi drodzy, około połowy października wchodzimy na YouTubie, na kanał Eclair i patrzymy, co tam słychać w stacji ojca przewodnika. Dodam jeszcze tyle, że nie jest to jakaś niskobudżetowa produkcja. Tak jak byłam na planie, widziałam naprawdę, słuchajcie, dekoracja robiła wrażenie, a wszyscy byli mega profesjonalni. Ja myślę, że to będzie niezła uczta i niezła zabawa. Bardzo jestem ciekawa, czy zachęciłam Was do obejrzenia serialu Eclair. Napiszcie w komentarzach, czy zamierzacie go obejrzeć i czego się tam spodziewacie. Oczywiście, subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek, wtedy będą Wam się przypominać moje kolejne filmy. Wróćcie też do moich poprzednich filmów i wywiadów. Do zobaczenia, cześć! Dawaj, dawaj, pozdrów gaz, dawaj, dawaj, pozdrów gaz. Pijesz ty, piję ja, piję tutaj każdy z nas. Elitarna to zabawa, proboszcz wszystkich wyspowiada.